Witajcie. Dzisiaj tydzień piąty tego roku. Także zostawiam wam tak zwane KW, czyli skrót od kalendarza Woche, czyli 5 słówek na tydzień. Zaczynamy. Słowo pierwsze, które wylosowałem, to jest prom. Łódka, łódź, która służy do przewozu ludzi i sprzętu, i samochodów, autobusów. Jak jest prom po niemiecku? Die Fähre, die Fähre. To jest ciekawe, że to słowo pochodzi od czasownika fahren. W ogóle jest dużo rzeczowników, które pochodzą od fahren. Jaka może być Fähre? Może być Autofähre, może być Personenfähre, czyli osobowa, prom osobowy dla ludzi, nie? Co można zrobić? Można mit der Fähre fahren, jechać. Co robi Fähre? Fähre legt ab. Fähre legt an. Kolejne słowo to jest, jak jest wściekłość po niemiecku, i nie chodzi o wut. Nie chodzi o die wut. Znaczy inne słowo na to? To jest die Raserei. Raserei. I to można, ktoś wpadł we wściekłość. Jemand ist in die Raserei geraten. Wpaść. Wściekłość, albo kogoś można doprowadzić do wściekłości. Czyli na przykład doprowadzili mnie do wściekłości. Sie haben mich in die Raserei, czy zur Raserei gebracht. Raserei. To też jest, to słowo ma też oznaczenie jako szybka jazda, takie piractwo drogowe, że ktoś pędzi na ulicach, nie przestrzegając zasad. Kolejne słowo. Pośrednik. I nie chodzi o pośrednika, wiecie, w sensie pośrednik w pracy, tylko pośrednik ktoś, kto negocjator, mediator bardziej, o, mediator. Ktoś, kto jest pomiędzy dwoma osobami, które, nie wiem, nie mogą, nie potrafią się dogadywać, ale powietrze to jest ciężkie. Kto to jest? To jest Mittelsmann. Der Mittelsmann. To jest pośrednik. Ktoś, kto pośredniczy w rozmowach, w negocjacjach. Kolejne słowo to jest, słuchajcie, Nagroda Nobla. Wiecie, jak jest Nagroda Nobla? Der Nobelpreis. Der Nobelpreis. To jest Nagroda Nobla. I ciekawe słowo, bo zawsze mnie to dziwiło. Laureat Nagrody Nobla to jest, słuchajcie, Nobelpreisträger. Träger od czasownika tragen, nosić, czyli nosiciel Nagrody Nobla. Można dostać, można einen Nobelpreis bekommen, dostać. To jest jasne, ten czasownik jest bardzo potrzebny, nie? On dostał Nagrodę Nobla, er hat einen Nobelpreis bekommen, czyli er ist ein Nobelpreisträger. Można dostać nagrodę za Nobelpreis für Literatur, für Physik i tak dalej. Czy wiecie, jak jest, co oznacza die Truppe? I to nie jest trup. Die Truppe to jest grupa ludzi, nie? Grupa teatralna, die Theatertruppe, grupa baletowa, die Balletttruppe. Truppe też odnosi się do wojska, do jednostek wojskowych, nie? Także tu nie ma nic wspólnego z trupami. No chyba, że chcecie wiedzieć, to jest kolejne słowo, zwłoki. Zwłoki, to po niemiecku to jest die Leiche. Die Leiche, to zawsze ma die, nie? Obojętnie, czy kobieta, czy mężczyzna. Zwłoki to są ona. Die Leiche. I dwa idiomy, słuchajcie. Han im Korbe sein. Er ist ein Han in Korbe. Czyli on jest kogutem w koszyku. O co chodzi? To jest sytuacja, która opisuje faceta, który jest jedynym facetem wśród wielu kobiet. W naszym polskim rodzimym my to mówimy, że facet jest rodzynkiem. Kojarzycie? Rodzynek. Nie? Jeżeli ktoś się uczy polskiego, to wytłumaczcie mu, dlaczego facet w towarzystwie wielu kobiet jest rodzynkiem. Czyli nie eine Rosine, czyli jest ein Hahn im Korbe. Es am Hahn im Korbe. I drugi idiom to jest jemandem einen Bären aufbinden, czyli przywiązać komuś niedźwiedzia. Są różne polskie tłumaczenia tego idiomu. Też skomentujcie to ze swoimi znajomymi Niemcami. Ale ja to wyczułem, że to jest ktoś, takie nasze polskie idiom, który przypomina, to jest wystrychnąć kogoś na dudka, czyli kogoś oszukać. Czyli komuś dać coś, czego nie chciał, albo komuś dać coś innego, niż mu się obiecywało. Czyli zamiast coś,
nie wiem, pieniędzy czy jakieś przyżyczenia. Okazało się, że zostaliśmy wystrychnięci na dudki albo jakoś inaczej. Dajcie propozycje w komentarzach, jak to macie, jak wy to widzicie. Einen Bären aufbinden. To dzięki na dziś. Pozdrawiam was cieplutko. Trzymajcie się. Cześć.